Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek na moim kanale. No i co, dzisiaj 10 skrzynek operacji Breakout. Ta kamerka, tak, że tak powiem, jest, bo jest. Jestem jeszcze nieco chory i mogę wyglądać na takiego troszeczkę... O, ale wiecie, zawsze mi piszecie, że chcecie filmiki z kamerką, bo tak jest jakoś fajniej. I filmem w ogóle wbiliście 1200 łapek w górę ponad, nie wiem jak to się stało, ale wbiliście aż tyle. Fajnie by było, nie wiem, wbić 900 dzisiaj, więc łapkę w górę zostawcie pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej otwierania skrzynek lub takie otwierania skrzynek wam się podobają. Jeżeli wbijemy te 900, to ja jak najszybciej postaram się zrobić kolejne. Tak więc co, dzisiaj słuchajcie, 10 skrzynek operacji Breakout. 10 skrzynek operacji Breakout, tak więc bierzemy klucz, otwórz pojemnik, wybieramy skrzyneczkę i otwieramy pierwszą z 10 skrzynek na dziś. Czemu Breakouty? Czemu nie otwierasz Chroma Case'ów, Adrian? Swoją drogą, dobry początek, P250 Supernova. A dlatego, że Chroma Case'y są droższe i jeszcze mi z nich totalnie nic nie leci. Natomiast Breakouty... Asimov mi stąd wyleciał, Cyrex mi gdzieś przeleciał. Cyrex, kiedyś byłem taki podjarany na te skiny. Cyrex mi przeleciał i... po prostu... ze Statrakiem jeszcze i to wyglądało na dobry stan wtedy. Bardzo rozpaczałem po tym, że tak powiem. Cyrex mi przeleciał i... i to dlatego tak właśnie, że tak było tak blisko i że tutaj mi to są jedyne skrzynki, z których mi coś wyleciało, więc dlatego otwieram właśnie Breakouty. Można spróbować też Phoenixa, to może w następnym odcinku. Napiszcie mi, jakie skrzynki chcecie, żebym otwierał może w następnym odcinku. P250 Supernova nam dropnęła w pierwszej skrzynce. Tutaj mamy Negę w pustynne uderzenie, więc niestety, ale... ja zadowolony nie jestem z tego. Kolejna skrzynka, użyj klucza. To już trzecia. Może w końcu coś wyleci. No nie, no miejskie ryzyko i to trzy pod rząd już się ułożyły. Oj, no no nie, no szału nie ma, no ale... otwieramy dalej te skrzyneczki, no cóż. Użyj klucza, przeleciał nam różowy skin. Ale może coś ciekawego, no Negev, Negev. Dwa Negevy się pod rząd jeszcze. Nie, nie, to coś chyba nie mój dzień. Która to była skrzynka? To była skrzynka czwarta, jest teraz skrzynka piąta. Po niej będziemy już w półmetku. No i zerknijmy, no może czerwony skin, no nie obraziłbym się, ale na to nie wygląda. Znowu Negev w pustynne uderzenie, nie. Oj, nie, nie, po prostu nie. Lecimy dalej. Dwa różowe skiny pod rząd oczywiście przeleciały, trzeci. No Negev znowu, kto tym gra w ogóle? Kto tym w ogóle gra? No nie wiem, czy są takie osoby. Jezus Maria, no i... co teraz będzie? Co teraz będzie? No Negev ze Stat-trackiem, nie! Nie, nie, no co to ma być? Valve... ale to się tak człowiek denerwuje przy tym. To jest masakra, to jest masakra. Trzy skrzynki nam dostały do końca. Nowa koi, wow! Czym sobie na to zasłużyłem, że mi wylatuje nowa koi? Stan jakiś taki... nie, nie no... kurde, dwie skrzynki nam zostały, no dalej, Gaben. Zarzuć czymś, dwa różowe przelecą, no a no wyleci miejskie ryzyko. Okej. No nic, ostatnia skrzynka, słuchajcie, nie wiem, to się dzieje tylko tak w bajkach, że wiecie, że jak jest ostatnia skrzynka, albo jakieś ostatnia szansa, to oczywiście się udaje, ale to się dzieje tylko w bajkach, bo w rzeczywistości wyleci mi Negev lub miejskie ryzyko. Zobaczcie sami zresztą, Negev lub miejskie ryzyko. Jestem normalnie, kurde, nie, jasnowidzem, Negev. Tak się kończy dzisiejsze otwieranie. No do naszego ekwipunku nic nie przyszło dzisiaj nowego, ciekawego. Aż sobie sprawdzę ten stan. Fabrycznie nowa supernowa. Fabrycznie nowa supernowa. I nowa koi lekko używana. No tak jak właśnie widziałem. Powiedziałem, że ujdzie. Także dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Łapka w górę, mi się podobało. Tak jak mówię, 900 łapek byłoby po prostu mega. Byłoby czymś niesamowitym z waszej strony. Ale oczywiście, jeśli dacie radę, to dacie radę. A jeśli nie, to nie. I będzie trzeba żyć dalej. Także dobra, to było na tyle. Łapka w górę, jeżeli wam się podobało. Łapka w górę, jeżeli chcecie więcej otwierania skrzynek z CS-a. Ja się z wami żegnam, także do następnych odcinków. Cześć, trzymajcie się. No i na razie.